wizytę w Gorlicach rozpoczynamy od rzeczy najważniejszej, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Za mną ta biała kamienica, gdzie jest na parterze napisany kantor, na ulicy 3 Maja 3, to jest dom, w którym urodził się mój kolega, reżyser, mistrz Jerzy Hoffman. Oczywiście urodził się w Krakowie, natomiast w szpitalu, ale to był jak dom rodzinny, tu się wychował i tu mieszkał przez pierwsze 7 lat życia, aż nie zajęły Gorlic niemiecko-nazistowskie hordy. I ratując się przed Holokaustem, cała jego rodzina wyjechała na wschód, no a później wujek Stalin wywiózł wszystkich do Azji Środkowej, co paradoksalnie uratowało przynajmniej Jerzemu Hoffmanowi oraz jego rodzicom życie, bo później, jak pewnie wiecie z jego biografii i z naszego wywiadu z nim, wrócili do Polski z pierwszą dywizją imienia Tadeusza Kościuszki. Także tak się dziwnie plotą te polskie losy, polskiej inteligencji, czy czasami decyzje Stalina ratują komuś życie. W każdym razie mały Jurek biegał sobie tutaj po tej ulicy, hasał z rówieśnikami, nie spodziewając się, że kiedyś zostanie najwybitniejszym reżyserem w historii polskiego kina. Panie Jerzy, jeszcze raz pozdrawiam pana i cała nasza ekipa również. Znajdujemy się w miejscowości Siary, tuż obok Gorlic, gdzie powstały pierwsze w historii ludzkości szyby i kopalnie ropy naftowej na świecie. Działo się to w roku 1852, gdy Stanisław Jabłonowski dokonał pierwszej w historii rodzaju ludzkiego, stworzył pierwszy szyb kopalniany, z którego wydobywano ropę naftową. To oczywiście działo się ręcznie, faceci po prostu kopali studnię, która była później obudowywana. Pokażemy wam to w miejscowym skansenie. A teraz chcę wam pokazać taką panoramkę tutaj, my oczywiście z drona też puszczamy. Te wszystkie pola tutaj naokoło, które tutaj w miejscowości Siary się znajdują i ogólnie w okolicach Gorlic, były usiane przez całą drugą połowę XIX wieku, aż do czasów po II wojnie światowej, były usiane szybami naftowymi. Niektóre z nich dawały nawet 500 ton czystej ropy naftowej rocznie. Więc na miejscowe warunki były to bardzo intensywnie eksploatowane złoża. Cały światowy przemysł naftowy wziął się właśnie stąd, z okolic Gorlic, ale o tym szczegółowo opowiemy wam później, a teraz idziemy znaleźć najstarszy szyb naftowy na świecie, bo podobno gdzieś tutaj jest. Jesteśmy w niezwykle interesującym miejscu. Stąd wzięła swój początek cała współczesna cywilizacja ludzka. To jest pierwszy w historii ludzkości szyb naftowy. Oczywiście samego szybu już tu dawno nie ma, jest tylko miejsce porośnięte drzewami zabezpieczone. Tutaj w środku, jakbyśmy włożyli kamerę, będzie widać fragmenty desek, które stanowiły zabezpieczenie tego szybu. Wszystko jest tutaj na takim wzgórku okrągłym, który stanowi, jak widzicie, urobek z tego właśnie szybu. Po prostu ziemię wyrzucano bezpośrednio na zewnątrz i ona utworzyła taki jakby tutaj wzgórek. To wszystko miało miejsce w roku 1852, więc widzicie, że w tym miejscu już od 100 lat prawdopodobnie nie prowadzone są żadne prace. Bardzo kolczaste rośliny tutaj są, które mnie pokuły. Ukąsiło mnie jakieś bydle, prawdopodobnie gies bydlęcy. Niemniej jednak dziwne jest dla mnie to, że tutaj w żadnych przewodnikach, na żadnych mapach Google nie ma tego miejsca. Ja przekopałem się przez setki dokumentów, setki artykułów i znalazłem artykuł jakiegoś niezwykle zdeterminowanego badacza, który stwierdził, że to jest właśnie to miejsce. No i rzeczywiście eksploracja na żywo tego miejsca wskazuje, że to jest właśnie miejsce owego pierwszego szybu naftowego. Jest dziura w ziemi, co prawda podobnie jak pamiętajcie z naszych filmów o bitwie nad Somą,
te dziury w ziemi, te kratery, chociaż tutaj nie ma mowy o kraterze, są zawsze, prawdopodobnie będą porośnięte roślinnością. Tu rozpoczęła się historia współczesnej cywilizacji ludzkiej. Gdyby nie te odwierty, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy ludzkości. Ale o tym szerzej opowiemy Wam, gdy przyjrzymy się sylwetce naszego wielkiego geniusza Ignacego Łukasiewicza, jakieś 3 km stąd w Gorlicach. A teraz spróbujmy zrobić zbliżenie, może będą jakieś ślady po szybie. Faktycznie nie istnieją, nie ma już żadnego śladu po wykopie. Są jakieś fragmenty desek stanowiących szalunek. O tu. Szalunek tej studni. Pokażemy Wam później, jak wyglądały takie studnie. Bo wiem. Ale to jest miejsce historyczne. Województwo małopolskie, powiat, gmina Gorlice powinny urządzić tutaj jakieś muzeum, jakiś skansen, jakieś miejsce, do którego będą dążyć pielgrzymki szejków z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów, a nawet z komunistycznej Wenezueli, ponieważ to tutaj zaczęło się wszystko. Cała światowa gospodarka zaczęła się właśnie tu, dzięki pierwszej w historii kopalni ropy naftowej. Idę, bo mi wzruszenie odbiera mowę. W pobliżu Gorlic jest pewien, obok wyciągu narciarskiego, jest tak zwany karpacko-galicyjski szlak naftowy i tu jest, jak oni to nazywają, skansen. Pierwszy artefakt, taki się w nim znajduje, przypomina mi jako żywo eksponat z niezwykle zabawnego filmu Michaela Baya Armageddon. Pamiętacie, jak Ben Affleck w ostatniej chwili przyjechał na asteroidzie, wioząc coś takiego, żeby się wgryźć w powierzchnię asteroidy i umieścić tam ładunki? Ale nas interesuje co innego, chodźmy. Zobaczcie, jak wygląda ten skansen. Można tu zrobić fenomenalne miejsce edukacyjno-turystyczne, ale nie, zarosło, bo tutaj nikt nie przychodzi w ogóle. Oprócz wariatów takich jak my. Jak pokazywaliśmy Wam ów pierwszy odwiert, właściwie to nie był odwiert, bo pierwszego odwiertu za pomocą świdra dokonano 20 lat po Gorlicach w stanie Nowy Jork. Natomiast studnia działała prawdopodobnie tak, jak jest tutaj ten trójnóg. Na górze był kołowrót, w środku wiadro i wydobywano ropę po prostu ciągnąc korbę ręcznie. A studnia, jak widzieliście fragmenty drewnianej konstrukcji, wyglądała tak, po prostu kwadratowa obudowa drewniana i czasami nawet po kilkadziesiąt metrów w dół. Górnicy musieli ręcznie kopać 30 metrów w dół, jeżeli złoże było płytkie, bo 30 metrów to jest naprawdę jedno z najpłytszych możliwych złóż. Czasami nawet dochodziło do tego, że ropa bulgotała bezpośrednio na powierzchni ziemi. Mieszała się z wodą, która płynęła na przykład w strumieniu i ona tworzyła taką pieniącą się powierzchnię na strumieniu i tą powierzchnię, taką spienioną, brudną wodę nazywano siarą. I dlatego ta wieś, w której teraz jesteśmy, nazywa się Siary. Taka ciekawostka lingwistyczna. Niezwykle niebezpieczna praca. Zobaczcie, to jest po prostu drewniane. Tutaj, gdyby tu jeszcze były takie betonowe, okrągłe, ja nie wiem jak to się nazywa, to takie okrągłe, co się studnie robi w głąb. To jeszcze można by zrozumieć, ale to się bardzo często zawalało, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy nie było żadnych zasad BHP i bardzo wielu górników zginęło zalanych przez wody gruntowe albo przez zasypany szyb. No niemniej jednak musieli z czegoś żyć, więc podejmowali to ryzyko. Później wymyślono już maszynę parową, która działała znacznie bardziej wydajnie i bezpieczniej dla użytkownika. I zobaczcie, ta maszyna parowa tutaj, o znowu się pokułem, ta maszyna parowa jest oczywiście niekompletna. Tutaj, w tym miejscu, powinien być, bo tu jest tak, tu powinien być silnik, czyli
urządzenie podłączone do maszyny parowej. Z drugiej strony powinna być przeciwwaga dla napędu. Tu powinien być drąg, ramię napędu i doczepiona, to ramię napędu powinno być doczepione do tego. To jest główne ramię. To jest głowica, a to jest pręt. I maszyna parowa, unosząc i obniżając rytmicznie ramię, powodowała, że pompa zaczęła zasysać ropę naftową z ziemi. I tak to dzisiaj wygląda na przykład na potężnych polach naftowych Teksasu. Dzisiaj jest to wszystko elektryczne, albo na silnik diesla, nie wiem. A to są, widzicie, te przewody, które czasami kilkaset metrów nawet w ziemię musiały być wpuszczane, jeżeli pokład był głębszy niż zwyczajowe tutaj 30 metrów. Tak to wszystko wyglądało. Pierwsze zręby przemysłu naftowego na całym świecie powstały właśnie tu, w Gorlicach. A kto je stworzył? Oprócz wspomnianego już Stanisława Jabłonowskiego w 1852 roku, to wam opowiemy przy samym pomniku owego geniusza. W Gorlicach. Zachować pełny obiektywizm i uczciwość, chcę powiedzieć, że ten skansen, nieudany skansen, w którym byliśmy, to nie jest jedyny w Gorlicach, bo tu mamy niezwykle pięknie utrzymany i efektowny skansen przemysłu naftowego o nazwie Magdalena. Niezwykle efektowny szyb wiertniczy, w którym w środku znajduje się cała maszyneria dla zainteresowanych inżynierią. Jest wytłumaczony ze szczegółami cały proces wiercenia, jakbyście chcieli zobaczyć w środku. Tu jest na przykład Święta Barbara, patronka górników, a wydobywanie ropy naftowej również przecież należy do dziedziny górnictwa. I odwiert M66. Jakbyśmy tutaj zainstalowali odpowiednie urządzenia, byśmy naprawdę dokopali się do pokładu żywej ropy naftowej. Ale mamy wam do pokazania pewną niezwykle interesującą rzecz, chyba jedyną, a przynajmniej taką, której ja nigdy w życiu nie widziałem jeszcze. Posejdon nie chce, żebyśmy kręcili, ale mamy go w dupie. Tu jest strefa zakazu palenia. A dlaczego? Bo to jest miejsce, w którym ropa naftowa bezpośrednio, na żywo, wypływa ze skały. Ja teraz się odsunę, żeby zrobić miejsce kamerze. Zobaczcie. Jakbyśmy tutaj dłużej utrzymali, na przykład zrobili timelapse, to byście widzieli, że z tej szczeliny wypływa kroplami ropa naftowa. I tutaj zresztą widać po tej rynnie, że ta ropa cały czas płynie. Powolutku, ale płynie. Tak wyglądał chłop, który kopał te ogromne studnie i w nich w środku wydobywał ropę ręcznie. Oni się nazywali łebakami. A tak naprawdę tu świetnie odtworzona jest ta prawdziwa studnia i ten trójnóg, który widzieliście w tamtym nieudanym muzeum, ale nie będziemy tego wycinać. Zobaczcie, tutaj wygląda to w skali 1:1. Tak wyglądał ów pierwszy szyb wydobywający ropę naftową, który wam pokazywaliśmy kilka minut temu z waszej perspektywy. Wiadro, korba i wszystko, zobaczcie, wszystko działa. I tak to wyglądało. Powolutku. Jak mówiłem, najpłytsze odwierty miały 30 metrów, chociaż czasami, jak widzicie tutaj, ropa wypływała bezpośrednio ze skały. Warto jeszcze dodać, że Ignacy Łukasiewicz, oprócz tego, o czym wam opowiadałem, założył pierwszą na świecie profesjonalną kopalnię ropy naftowej
pod Krosnem oraz pierwszą na świecie rafinerię ropy naftowej pod Jasłem. Był więc ze wszechmiar pierwszym na świecie potentatem naftowym, pierwszym pionierem przemysłu naftowego. Znaczy, pionier z definicji jest pierwszy, więc inaczej. Był pionierem światowego przemysłu naftowego i nikt tego nam nie zabierze. Polak, Polak z pochodzenia, Ignacy Łukasiewicz, kolos pokroju Kopernika. I tu mamy działającą maszynę parową do wydobywania ropy. Silnik, napęd, przeciwwaga, ramię napędu, ramię, głowica i już cała dalsza, chciałem powiedzieć procedura, dalsza maszyneria służąca wypompowywaniu ropy naftowej z dna, z pokładów głębinowych. Jest taka piękna pogoda, baba mi brzęczy, a ja uwielbiam deszcz. Trochę jak Gene Kelly. Mokry sprzęt to ja mam... Dobra, może dość o tym. Chodźmy. W Gorlicach na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Węgierskiej znajduje się pomnik kolosa, giganta światowej nauki, jednego z najważniejszych ludzi i naukowców w historii ludzkości, Ignacego Łukasiewicza. Dlaczego w Gorlicach? Ponieważ mieszkał on tutaj i pracował w latach 1853-1858. A dlaczego? Bo tutaj odnaleziono pierwsze, może nie odnaleziono, ale tutaj przeprowadzono pierwsze w historii ludzkości przemysłowe wydobycie ropy naftowej. Jeżeli mówimy o wpływie Łukasiewicza na świat, to jest to kolos porównywalny z Mickiewiczem, Einsteinem i Edisonem. Opracował on jako pierwszy na Ziemi nowatorską metodę destylacji, rafinacji ropy naftowej, z której to, która występuje w Ziemi w ramach po prostu takiego czarnego błota, z której tworzy się substancje, które są podstawą światowej gospodarki do dziś. Nafta. Samoloty latają wyłącznie na naftę. Ropa naftowa, w sensie olej napędowy. Benzyna. Mazut, czyli olej napędowy dla statków. Asfalt, smoła, oleje i smary. A w pewnym zakresie również używano ropy naftowej jako substancji leczniczej, leczącej, mającej leczyć schorzenia dermatologiczne i używane w XIX-wiecznych uzdrowiskach. Wszystko, co używacie, wytworzone jest prawdopodobnie z ropy naftowej albo jej pochodnych. Nie mówię oczywiście o jedzeniu. I taki oto skromny aptekarz, który działał w Galicji, czyli w ramach jednego państwa austriackiego, w Gorlicach, w Jaśle, w Sanoku i we Lwowie, stworzył wynalazki tak nieprawdopodobne, że bez nich dzisiaj nie istniałaby, jak już wspomniałem wielokrotnie, cywilizacja białego człowieka. Za chwilę opowiemy Wam o jego największym wynalazku, który tutaj znajduje się 50 metrów stąd. Ale chcę Wam opowiedzieć pewną historię. Podobno, nie jest to potwierdzone na 100%, ale w latach 60. XIX wieku do Łukasiewicza przyjechała delegacja ze Stanów Zjednoczonych z firmy Standard Oil. Standard Oil to była kompania naftowa stworzona przez Johna D. Rockefellera, najbogatszego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi i było to największe przedsiębiorstwo, jakie kiedykolwiek istniało na świecie. Ono obrabiało w pewnym momencie 90% światowej ropy naftowej. Rząd amerykański tak się przestraszył wielkości tej firmy, że sąd monopolowy nakazał jej rozbicie na wiele mniejszych części i dzięki temu na przykład powstały takie firmy jak ExxonMobil czy Shell. W każdym razie miał przyjechać John Rockefeller do Łukasiewicza i Łukasiewicz miał mu za darmo, pomimo że miał patenty w Sądzie Wiedeńskim zabezpieczone, oddał mu za darmo swoje tajemnice naukowe pod warunkiem, że John Rockefeller swoje uzyskane przez siebie dobra przeznaczy dla rozwoju ludzkości. No i rzeczywiście firma Rockefellera i jego fundacja przeznaczyła około kilku miliardów dolarów w sumie
na pomoc najuboższym, czyli w pewnym sensie spełnił tą obietnicę. Czy taka była prawda? Nie wiem, ale tak się po prostu mówi. Niemniej jednak wszystko inne, co było powiedziane o Łukasiewiczu, jest stuprocentową prawdą. On na przykład jak destylował ropę naftową, to uzyskiwał taki śmieciowy odpad, no trudno, żeby odpad nie był śmieciowy, zwany benzyną i kilka razy spalił swoją aptekę, bo nie wiedział, co z tym robić. Nie miał też pojęcia, no bo skąd, że benzyna ma niezwykle palne opary i bardzo często samoczynnie następował zapłon, na przykład kiedy on spał, a w aptece na przykład paliła się lampa naftowa. Oto i on, kolos, związany z Gorlicami. A dlaczego z Gorlicami, to Wam opowiemy za minutkę, a dla Was za sekundę. Od zamierzchłych czasów, od czasów, gdy ludzie rzucali przysłowiowe kamienie w przysłowiowe dinozaury, by zjeść obiad, ludzkość oświetlała się światłem ognia. Były to lampy łojowe, pochodnie, a w końcu świece. Miały one jednak dość istotną wadę, a mianowicie składały się z żywego ognia, niezabezpieczonego niczym, a jeśli już były zabezpieczone jakimś szkłem, to produkty spalania powodowały powstawanie dymu i sadzy. Także do połowy XIX wieku wszystkie miejsca oświetlane sztucznie miały oczadziałe, zaczadzone, czarne sufity i ściany, no ponieważ ta sadza gdzieś musiała się osadzać. Dopóki geniusz Ignacego Łukasiewicza nie wymyślił, że odkrytą i wydobywaną pod Gorlicami substancję zwaną ropą naftową można wykorzystać do oświetlania siedzib ludzkich. Za pomocą procesu rafinacji stworzył substancję zwaną do dzisiaj naftą, która notabene służy do napędzania silników samolotów do dzisiaj, ale Łukasiewicz wymyślił ją do tego, by oświetlać domy, zakłady pracy. Krótko mówiąc, stworzył pierwszą na świecie lampę naftową. To było w połowie lat 50. XIX wieku i oprócz tego stworzył lampę naftową, która zawojowała cały świat. I 20 lat później Edison opatentował żarówkę, ale zanim żarówka się upowszechniła na całej Ziemi, to przez 50 lat świat oświetlony był wyłącznie lampami naftowymi. W szpitalach ich używano do operacji, gdyż dawały światło większe niż 15 świec naraz. Można było regulować moc za pomocą specjalnego pokrętła dozującego ilość nafty. Ale co najważniejsze w lampie naftowej było to, że podczas spalania nafty uległy spaleniu wszystkie substancje chemiczne. W związku z powyższym nie było w ogóle żadnego dymu. To był tak ogromny skok, jak ten, o którym wspominał Neil Armstrong na Księżycu. Mały krok dla aptekarza, a jednocześnie ogromny skok dla ludzkości. Później stworzono latarnie naftowe, które miały oświetlać ulice. Bo w ogóle pierwsza lampa naftowa zapłonęła prawdopodobnie we Lwowie na witrynie apteki, w której pracował Łukasiewicz. Natomiast pierwsza latarnia uliczna napędzana naftą stała dokładnie tutaj, na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i dzisiejszej Kościuszki w Gorlicach. I to jest pomnik, który pokazuje nam dokładnie tę oto pierwszą na świecie naftową latarnię uliczną. Tu akurat nie można mieć pretensji do władz Gorlic, bardzo ładnie to odtworzono. A teraz zobaczcie, jak wygląda ten artefakt z bliska na paru zbliżeniach. Wspomniana latarnia miejska napędzana naftą, pierwsza na świecie, ale silnik mi w ucho strzelił, została postawiona, jak głosi inskrypcja na pomniku, w roku 1854, czyli w pierwszym roku pobytu Łukasiewicza w Gorlicach, i wieńczy nią ową lampę
charakterystyczna dla tego regionu postać Chrystusa Frasobliwego. Powiedzieliśmy wam o najstraszliwszych bitwach i kampaniach I wojny światowej na froncie zachodnim. No to teraz uczciwość wymaga, by przedstawić najbardziej krwawą i najbardziej fascynującą bitwę frontu wschodniego I wojny światowej. A jeśli najbardziej krwawa i wstrząsająca bitwa, to oczywiście bitwa pod Gorlicami. Zaczynamy ten odcinek przy cmentarzu parafialnym w Gorlicach, ponieważ tutaj znajdowała się główna linia obrony wojsk rosyjskich w maju 1915 roku. A jak to wygląda w środku i czy są tam jakieś ślady po walkach, to zobaczymy za sekundę. Sytuacja wojsk austro-węgierskich w pierwszych miesiącach 1915 roku była tragiczna. Moskale zdobyli Przemyśl, zajęli prawie całą Galicję. Jedynie Kraków i okolice broniły się jeszcze przed naporem ćmy kozackiej. I Rosjanie dotarli aż tutaj, aż w Karpaty. I tu była ostatnia linia obrony wojsk austriackich. Gdyby tutaj nie udała się obrona, to wojska rosyjskie, korzystając ze swojej ogromnej przewagi liczebnej, rozlałyby się na całą wielką nizinę węgierską, zagrażając nawet Wiedniowi. I postanowiono na wiosnę 1915 roku, że siły austriackie przeprowadzą ze wszystkimi swoimi możliwymi do zdobycia rezerwami kontratak celem przebicia się przez front rosyjski. W tym celu poproszono o wsparcie niezawodne Cesarstwo Niemieckie i do 11 dywizji austriackich Niemcy dorzucili 8 swoich, 7 elitarnych dywizji piechoty i 1 kawalerii. W sumie Austro-Węgry i Niemcy, państwa centralne, dysponowały 19 dywizjami w liczbie około 200-250 tysięcy ludzi. Rosjan było tutaj na tym odcinku około 80 tysięcy. Oczywiście w miarę rozwoju bitwy te siły cały czas były uzupełniane. I wszystko zaczęło się od straszliwego przygotowania artyleryjskiego, które rozpoczęło się w dniu 2 maja 1915 roku o godzinie 6:00 i trwało bite 4 godziny. Powiecie, cóż to są 4 godziny przy 14-dniowym przygotowaniu artyleryjskim pod Passchendaele? Ale trzeba przyznać, że takie uderzenie 4-godzinne 1100 ciężkich niemieckich i austriackich dział zrobiło pewną robotę. Między innymi tutaj ostrzeliwane były same Gorlice i tutaj na tym cmentarzu był główny punkt oporu w tym momencie, w tym miejscu wojsk rosyjskich. Dlatego akurat tutaj zaczynamy. Być może uda się nam znaleźć jakieś relikty z I wojny światowej. Chodźcie, zobaczymy. Aby nie być gołosłownym i udowodnić wam to, znajdziemy tutaj figurę, która ma ponad 120 lat, a na niej, widzicie, ślady po ostrzale. Tutaj są ślady po odłamkach pocisków artyleryjskich. Dokładnie tutaj. Artyleria pruska waliła tutaj niemiłosiernie, no i ucierpiały bardzo stojące tutaj pomniki. Bo oczywiście wcześniej też był tutaj cmentarz, tylko że jeżeli potrzeba jest urządzić obronę akurat na cmentarzu, to groby nie mają w skali strategicznej żadnego znaczenia. Trzeba je po prostu usunąć i przekopać okopy. Idziemy. Tu kolejny przykład potworności wojennych. Grobowiec, pomnik grobowy pani Teodozji z Biechońskich, Bielczykowej, która zmarła była w roku 1884, czyli jej grobowiec znajdował się tutaj w czasie wojny. I zobaczcie, ostrzał artyleryjski zniszczył w ogóle rzeźbę. Tutaj są liczne ślady po odłamkach, widzicie? Tutaj. I tam również jest jeden pomnik.
z roku 1883. Również, zobaczcie, poorany odłamkami szrapneli. Wszystko, co akurat nie znalazło schronienia w okopach, przestawało istnieć w tym momencie. A potem oddziały austriacko-niemieckie ruszyły do natarcia, wykorzystując tak zwaną przesuwaną barierę artyleryjską. To po niemiecku zwie się Feuerwalze, ale o tym opowiemy Wam już z cmentarza wojennego. Zatrzymawszy się na chwilę przy grobowcu pani Marii Rydzowskiej z domu Radlewskiej, zmarłej w roku 1870, ze śladem po uderzeniu odłamka artyleryjskiego. Trzeba wspomnieć, że całością sił niemieckich w bitwie dowodził generał August von Mackensen, Niemiec. Natomiast w służbie rosyjskiej dowodził tutaj Bułgar z pochodzenia, generał Radko Dmitriew. I mimo tego, że prosił on dowództwo rosyjskie, zauważywszy ogrom niemieckiego natarcia i ilość sił zaangażowanych w natarcie już od 2 maja, to rosyjskie dowództwo jakby dozowało przesyłanie posiłków i zamiast przysłać od razu całość posiadanych rezerw, żeby zatrzymać niemiecko-austriackie uderzenie, dosyłali rezerwy stopniowo i taka jakby kroplówka wojsk zamiast silny strumień spowodował, że nie byli w stanie zatrzymać ofensywy państw centralnych, która o dziwo, w przeciwieństwie do wszystkich innych bitew wojny pozycyjnej, I wojny światowej, frontu zachodniego, jako jedna z w ogóle z nielicznych bitew tamtego czasu, w wojnie pozycyjnej doprowadzono do całkowitego przełamania frontu i całkowitej bezładnej ucieczki przeciwnika. Rosjanie wpadli po 3 dniach, 5 maja, było już po rosyjskiej armii, wpadli w bezwładną ucieczkę. Panicznie wycofywali się na wschód. Niemiecko-austriackie siły zajmowały kolejne to miejscowości i doprowadziło do tego, że front przesunął się o ponad 100-kilkadziesiąt kilometrów na wschód, a Rosja już nigdy nie odzyskała pełnej inicjatywy strategicznej i nigdy nie była w stanie już przeprowadzić takiego uderzenia, które pozwoliłoby jej wrócić na tereny Galicji. Także maj 1915 roku to jest największy możliwy zasięg rosyjskiej ofensywy. Tu w Gorlicach się zatrzymali. Dokładnie na szczycie owych gór Podkarpacia. Nie wiem, czy lepsze dla Polski byłoby zwycięstwo rosyjskie, czy zwycięstwo niemiecko-austriackie. Niemniej jednak, jeśli zaborcy biorą się za łby, to dobrze dla Polski. Chociaż z drugiej strony masakra tylu tysięcy ludzi niewinnych też nie nastraja optymistycznie, zwłaszcza na cmentarzu. Pogoda pogórza Podkarpacia nie zachęca dzisiaj do spacerów, do filmowania, ale nic to. Olbrychski i Łomnicki przez 3 dni byli polewani wodą z sikawek strażackich, gdy kręcili scenę pojedynków w podtopie. Pułkownika będą chować, to i niebo płacze. Dawaj was. Cmentarz wojskowy, wojenny numer 123 w Łużnej. Jeden z najbardziej efektownych i niestety najbardziej tragicznych miejsc ofensywy pod Gorlicami. Albowiem to tutaj,
nastąpiło główne uderzenie wojsk austro-węgiersko-niemieckich na pozycje rosyjskie. Rosjanie siedzieli tutaj, dokładnie w miejscu, gdzie stoi to piękne drewniane mauzoleum w stylu góralskim. Na dole rozpościera się cmentarz wojenny, za chwilę tam zejdziemy. W tym miejscu uderzała głównie 12. Dywizja Piechoty Wojsk Austro-Węgierskich, która składała się pod dowództwem Paula Kestranka, austriackiego generała. Natomiast ona w dużej części składała się z polskich żołnierzy pochodzących z Tarnowa oraz z Krakowa. Tak zwana, mówią na to, Polska Dywizja. Tu bronili się Rosjanie. Oczywiście w armii rosyjskiej również byli Polacy przymusowo wcieleni do armii rosyjskiej. Nie wiem, czy w czasie I wojny światowej też tak było, ale w XIX wieku zaszczytna służba dla cara trwała 25 lat, więc praktycznie nikt nie dożywał końca kontraktu. I teraz tak, popatrzcie sobie, jak wyglądała sytuacja taktyczna. Będę mówił polskie okopy. Polskie okopy znajdowały się w dolinie. Tutaj okopy rosyjskie. 6 rano, 2 maja 1915 roku, niedziela. Z tamtych wzgórz naprzeciwko 4-godzinna nawała artyleryjska dokładnie w to miejsce. Rzeź, masakra, 1100 dział. Polacy ruszają o godzinie 10. Pierwsze dwie linie okopów zrównane z ziemią, zmasakrowane, nikt nie przeżył. Zajmują je i docierają tutaj około 10.30. Ale trzecia linia okopów znajdowała się już tutaj w lesie i została praktycznie niezniszczona. Rosjanie odpadają wściekłym ogniem. Co robią Polacy? Granaty ręczne do okopów i jak pod Somą walka na bagnety. Wykłuto całą obronę rosyjską i zajęto wzgórze około godziny 11.00. W wyniku tego niezwykle śmiałego ataku poniosło śmierć około 900 żołnierzy polskiego pochodzenia, leżących tutaj przed nami, na tym, jak już mówiłem, niezwykle efektownym cmentarzu, który jednak jest dowodem na absurd i tragizm, w szczególności pierwszej wojny światowej. Wojny, która nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć, a pochłonęła kilkadziesiąt milionów dusz. Ogólnie w całej bitwie gorlickiej, która była niezwykła pod względem rezultatów jak na pierwszą wojnę światową, gdyż jako jedna z nielicznych, jak już wspominałem, przeniosła przełamanie frontu, w całej bitwie zginęło 90 tysięcy niemieckich i austro-węgierskich żołnierzy oraz ponad 110 tysięcy Rosjan. Czyli straty zabitych i ciężko rannych wyniosły około 200 tysięcy. Jeszcze 250 tysięcy Rosjan trafiło do niewoli. To była po prostu katastrofa, zagłada, anihilacja rosyjskiej armii w tym rejonie. Jak już wspominałem, przełamanie frontu, Rosjanie uciekają w panice i nigdy już nie odzyskują inicjatywy strategicznej, nie licząc tam ofensywy Brusiłowa, ale nigdy już nie dotarli w te tereny, a to było dla nich kluczowe. Po przełamaniu tutaj niemieckiej obrony mieli austriacko-węgierskiej i niemieckiej, mieli zamiar uderzyć na nizinę węgierską, mając już prostą drogę do Wiednia. No ale to się nie udało, jak wiemy. I front wschodni skończył się tak, że po przewrocie bolszewickim, wbrew nadziejom aliantów, czyli Francji i Anglii, Rosja bolszewicka wycofała się z wojny. Dzięki temu Niemcy mogli przerzucić kilkanaście korpusów na front zachodni i rozpocząć swoją ostatnią już wiosenną ofensywę roku 1918. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz może skupmy się na poszczególnych nagrobkach. Na bardzo wielu nagrobkach są zawieszone wstążki w kolorach flagi węgierskiej.
ponieważ, no, jak wiadomo, to była piechota, 12. Dywizja Piechoty Austro-Węgierskiej, więc w dużej części składająca się również z Węgrów. I tutaj mam na przykład przykład poległego żołnierza, który nazywał się Sándor Návratil. Obok jest Janosz Pečenka Honvéd. Honvéd, nie wiem, co znaczy Honvéd, ale zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, sekundkę. Elektroniczny tłumacz mówi mi, że Honvéd to po węgiersku ochroniarz, czyli możemy rozumieć, że jest to stopień odpowiadający polskiemu czy też anglosaskiemu guard, guardian, strażnik. Coś w rodzaju prawdopodobnie szeregowego. Ale poszukajmy też polskich grobów, o których mówiłem. Jak już wspominałem przed chwilą, Polacy, jak się okazuje, Węgrzy stanowią znaczną większość poległych i pochowanych tutaj żołnierzy. No, tu jest zbiorowy grób 4 żołnierzy. Czytam ich nazwiska. Adalbert Piaszczak, Adalbert, czyli chyba Wojciech, Franz Sterecki, Anton Orawin i Adalbert Biernat. No, Polacy. Stopnie skróty to jest prawdopodobnie Landsturmer Infanterii, czyli szeregowiec piechoty. Tu leży na przykład 9 Infanteristen, 9 poległych żołnierzy piechoty, 8 poległych nie zidentyfikowanych żołnierzy piechoty. Tu leży kapral Johan Górka. Tutaj Władysław Tyran. Napisali Ladislaus, ale wiadomo, że chodzi o imię Władysław. Anton Puczka, Józef Niemczych, Johann Stec, Johann Zacny, Alois Lotak, Sylwester Bogunia, Gottlieb Chruby, czyli Gruby po polsku, Anton Chyba i Franz Sysak, Adam Satach. Sami żołnierze polskiego pochodzenia, a między innymi rozsiani nieszczęśni polegli Węgrzy. Pamiętacie naszą wizytę na cmentarzu Langemark pod Ypern? Tam leży ile? 60 tysięcy? I też między nimi było bardzo dużo żołnierzy polskiego pochodzenia, no bo jak był pobór do armii pruskiej, to brali wszystkich z zaboru pruskiego, czyli spod Poznania, wszystkich jak leci. Traktowali ich jako obywateli niemieckich, więc musieli iść do wojska. Tu mamy kolejne dowody na polskość. Etniczną polskość tych batalionów, które zdobywały to wzgórze. Zobaczcie tutaj w lewą stronę waszą, jak nieprawdopodobnie strome jest tutaj zbocze. Jak żołnierz mający 30-kilogramowy plecak, oporządzenie, granaty, magazynki i karabin, ciężki karabin typu Mannlicher, mógł wspiąć się na to wzgórze pod ostrzałem rosyjskim. To jest coś niebywałego. Niebywałego. Niemcy w swoich dokumentach Austriacy zniemczali polskie imiona i nazwiska. Czasem w sposób groteskowy. Tomasz Legutka, Polak. Wenzel Culik, Polak. Józef po ich niemu. Obdrzałek. Franz Slawik, to pewnie nie Polak, ale Georg Franciszek, kapral, Polak. Hans Brunner, nie Polak, ale Peter Szewczyk, Polak. Tam dalej piechota infanterii, czyli szeregowiec Adalbert Wilk. Prawdopodobnie Czech, bo Wilk to jest po czesku wilk. To jest jedyny język, w którym istnieją wyrazy nie mające ani jednej samogłoski. Żeby już nie przedłużać, 3 ostatnich. Gustaw Błażej, Cyryl Malowany i Józef Romanek. Czyli na tym cmentarzu dominuje krew polska oraz węgierska. Jeszcze ostatnie spojrzenie na ten niezwykle efektowny monument z drewna w stylu góralskim. On mi przypomina te monumenty pod Sommą, nad Sommą właściwie, czy też pod Iper. Groby są troszeczkę zaniedbane, ale najważniejsze jest to, że cmentarz istnieje, nie został zlikwidowany. Przydałoby się, żeby ktoś jakąś klasę z liceum tutaj zapędził, żeby bąbelki być może porwyrywały chwasty z nagrobków swoich przodków.
Ja bym tak zrobił, gdybym był tutejszym włodarzem. Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w Gorlicach, w miejscu bitwy pod Gorlicami. I zobaczcie, może zakończmy niezwykle efektownym ujęciem na tę oto dolinę i na szczyty naszego pięknego podkarpackiego krajobrazu. To chyba w zasadzie chyba już są Beskidy. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w ataku na to wzgórze bardzo istotną rolę odegrała artyleria, której to 12. Brygadą Artylerii Austriackiej, Austro-Węgierskiej dowodził nasz słynny generał Tadeusz Rozwadowski. Wtedy w stopniu generalmajora. Na nasze to był generał brygady. On był wtedy już przed 50, także był bardzo doświadczony. I generał Rozwadowski zaproponował użycie w tej bitwie wymyślonego przez siebie systemu ruchomej zasłony ogniowej. Po niemiecku to się nazywało Feuerwalzer, walec ogniowy. Polegało to na tym, że jak jest czterogodzinna nawała artyleryjska i na końcu rusza piechota do ataku, to w miarę zbliżania się piechoty do pierwszej linii okopów przeciwnika, nawała artyleryjska, tak jak walec drogowy, powoli przesuwa się na dalsze linie obronne przeciwnika. Także nacierająca piechota zawsze jest jakieś 500 metrów przed akurat istniejącym ogniem własnej artylerii. Im szybciej przesuwa się piechota, tym szybciej powinna przesuwać się artyleria, żeby nie razić własnych żołnierzy, nie robić tak zwanego friendly fire. Jak wiecie, z I wojny światowej na froncie zachodnim, spod Somy, bardzo często ten system zawodził, ponieważ artylerzyści nie mieli łączności z dowódcami batalionów nacierających i nigdy nie wiedzieli o tym, czy akurat nie walą we własnych żołnierzy, czy na przykład nie walą za daleko w przód. Ale przynajmniej tutaj, pod Gorlicami, ten system zadziałał i z powodzeniem został później wykorzystywany przez generała Ludendorffa, przez Erich'a von Falkenhayna w dalszej części wojny. Co, jak wiemy, Niemcom na niewiele się zdało. I to tyle, moi kochani, z Gorlic, mieście Ignacego Łukasiewicza i mojego kolegi reżysera, wspaniałego Jerzego Hoffmana. Jest to miasto ze wszech miar godne odwiedzenia, pomimo tego, że w ogóle się nigdzie nie reklamuje i nikt o nim nie wie, to myślę, że nasz skromny film zachęci Was do tego, żeby przyjechać na 1-2 dni, bo naprawdę pod względem historycznym jest to perła, a nawet być może i rubin. Pa!